Bije od pani blask i ja myślę, że to nie jest zasługa tylko tej korony, bo wiadomo, że jak kobieta zakochana, to od razu ten blask widać. Zakochana? Ale ostatnio tutaj jakieś świeże zaręczyny podobno się odbyły. Nie, absolutnie. Czyli jednak media kłamią. W życiu, ależ oczywiście media bardzo dużo wyolbrzymiają. Żadnych zaręczyn i jeszcze długo nie będzie. Dlaczego? Bo jestem wolnym ptakiem. Ja mogę z kimś być, ale jeszcze nie jest dla mnie czas, żebym się dała ponownie zaobrączkować. Ale wie pani, że to chyba tak działa, że jak kobieta tak mówi, to mężczyźni jeszcze bardziej chcą. No nie wiem, trzeba się ich pytać. No dobrze, to dlaczego pani teraz ukrywa przed światem tego swojego ukochanego? Każdy, kto był u mnie w życiu, był ukrywany, jeśli chodzi o moje jakieś tam sprawy uczuciowe. Dlatego, że to jest, kiedy ja już będę miała kogoś takiego, kim był ojciec Konana i to będzie już ta osoba, że to jest to, on będzie moim mężem, no to okej, to wtedy pokażemy. Ale jeżeli ja czegoś nie jestem pewna, to nie. Gdyby pani hipotetycznie jednak się zaręczyła, byłaby ta data ślubu, to w jakim klimacie Dagmara wybrałaby suknię? W takim, jak mam dzisiaj. Czyli no taka dosyć balowa? No oczywiście. Na bogato. Królewska. Królewska na bogato. No dobrze, no to już przynajmniej coś wiemy, ale ten moment być może nadejdzie, że pani go pokaże światu. Że nadejdzie. A on nie chciałby? Jakby to powiedzieć, jeśli go pokażę, to nie będę musiała nic mówić. Nie przejdzie niezauważalny.